Czas bardzo szybko leci i już jesteśmy w trzeciej części spaceru po czerwcowym ogrodzie. Mamy połowę czerwca i ogród tętni życiem i kolorami. Tutaj na pierwszym planie rzuca się z pewnością Wam w oczy dereń kołusa. Spektakularne kwiaty, a w zasadzie jego przykwiatki. Natomiast w dalszej odległości widzimy tak zwaną palmę mrozoodporną, Trachycarpus fortunei. Wytrzymują mróz do minus 12 stopni, a tutaj pod spodem widzimy lawendę. Lawenda posadzona dla kontrastu, ponieważ pięknie kontrastuje z zielenią trawnika, o który zresztą bardzo często pytacie. Co ja robię, że ten trawnik wygląda przyzwoicie? Mianowicie nic. Oprócz koszenia nie wykonuję tutaj żadnych innych czynności, żadnej aeracji, wertykulacji, ani też nawożenia. Jedynym zabiegiem jest właśnie wcześniej wspomniane przeze mnie koszenie. I to by było na tyle. Koszenie wykonuję zazwyczaj co 2 tygodnie, no chyba, że jest bardzo duża susza, no to wtedy nawet co 3 tygodnie, a zdarzało się nawet, że co miesiąc. I trawa wygląda u mnie tak, jak wygląda. Jest to efekt ponad 20-letniego koszenia chociażby tego miejsca. No i nie zdarzyło się, żeby mi tutaj trawa w jakikolwiek sposób wypadała, coś działo się z nią niekorzystnego. Ostrogowce powoli przekwitają, zatem trzeba będzie je już niebawem ściąć, to znaczy przekwitnięte kwiatostany ścinamy po to, aby roślina wypuściła nowe kwiaty i jeszcze zakwitła po raz drugi w tym roku. Fuksja Tom West to odmiana o przewieszających się gałązkach do sadzenia właśnie przy murkach, przy kamieniach po to, aby ją bardziej wyeksponować, ponieważ osiąga wysokość maksymalnie 20-30 cm i ma bardzo ozdobne liście, jak widzicie, trójkolorowe, no i kwiaty też się już zaczynają pojawiać. Bukszpan przycinałem dziś. To jest bukszpan variegata, bardzo dekoracyjna odmiana. Przepięknie wygląda. Ten bukszpan ma około 15 lat, czyli wcale nie aż tak dużo. No jest strzyżony na takie właśnie kule. Tutaj też jest bukszpan, ale to już jest taka podstawowa, zielona odmiana. A tutaj, muszę Wam pokazać, bo wygląda naprawdę zjawiskowo, jest to granatowiec, który tak spektakularnie teraz kwitnie. Słońce powoli już zachodzi. Ślimaków u mnie oczywiście nie brakuje, zwłaszcza, że w tym roku wszędzie chyba jest plaga ślimaków, więc no nie ma się czym szczycić, trzeba z nimi walczyć różnymi sposobami. No u mnie sposoby ekologiczne w tym ogrodzie nie działają, bo po prostu nie mam na to czasu, za duży jest ogród, więc no nie ma szans, żebym jakiejś większej ekologii tutaj używał, więc no niestety idą w ruch granulki, niebieskie granulki, ale takie, które nie są groźne dla jeży, no bo trzeba mieć to na uwadze, że jeże, które połkną ślimaka, który jest zatruty, też niestety się trują. Hortensja kosmata za tydzień, dwa rozwinie swoje przepiękne kwiatostany, ale też w takiej formie wyglądają one naprawdę całkiem interesująco, sami przyznajcie.
Pytaliście się mnie, co ja posadziłem tutaj na tej skarpie, nad murkiem, mianowicie lawenda. Pozostało na lawendzie, jest to odmiana Hitchcote Blue, czyli ta najbardziej niebieska. Nie daję tutaj żadnych mat, bo ja nie znoszę żadnych mat, żadnego plastiku, żadnej agrowłókniny, włókniny, więc po prostu pozostanie to właśnie w taki sposób. No i trzeba będzie to wklewić, aby lawenda nie zarosła. Ewentualnie mogę wysypać jeszcze jakiś kamyczek, ale chyba to już wtedy straci swój urok. Samych lawend jest tutaj około 100 sztuk, a u góry pomiędzy świerkami konika zostały posadzone już 2-3 lata temu perowskie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale u mnie pełno jest takich małych jabłek, ponieważ jabłonie pozbywają się dużej części jabłek po to, aby roślina po prostu się nie zaczęła wyłamywać. Ale mimo tego tych owoców w tym roku będzie naprawdę ogrom. Szacuję, że pewnie około 3 ton jabłek z tych wszystkich 16 jabłoni, które tutaj mam. Bananowiec Musa Basio zaczyna wypuszczać coraz większą liczbę liści. Już niebawem będzie wyglądać oszałamiająco. Szklarence, bakłażany, pomidory, papryka, no i mnóstwo różnych rozsad oraz czy to rozsad warzyw, czy też kwiatów. Warzywnik, który już widzieliście w jednym z ostatnich filmików, coraz bujniej rozkwita, rozrasta się, no i będzie chyba co jeść w tym roku. I tak dalej. A to jest agrest. Porzeczko agrest, smak, coś jakby połączenie porzeczki z agrestem. I na sam koniec, jeszcze na zakończenie tej części, widok na zachodzące słońce nad ogrodem. Tam w dole jest ogród, a tutaj są góry, które królują właśnie nad tym rejonem. To już jest samo północne pasmo Beskidu Wyspowego. Tam dalej już się zaczyna pogórze. A ja już zapraszam Was wszystkich na część 4 i mam nadzieję, że dopiszecie.